Ja mam takie pytanie jeszcze. Jakie są Pana refleksje, jakby tak Pan miał porównać kampanię teraz z kampanią przed 4 lat? Jest łagodniej, czy to jest dopiero cisza przed burzą? Coś się właśnie nie ma. Po ostatnim weekendzie śmiem twierdzić, że nerwowa atmosfera zaczyna się robić, także zakładam, że jednak będziemy dalej się spierać na argumenty, a nie na formy i treści. Nie chciałbym się zniżać do tego poziomu. Mam nadzieję, że konkurencja pan Łukasz Kmita, pan dyrektor biura posła Jacka Osucha troszeczkę wyhamuje z zarzutami i z insynuacjami. Ponieważ uważam, że jeżeli gramy, to gramy tak, że trzeba zrobić rachunek sumienia, że czy ja też byłem w porządku, czy ja nie popełniałem tego błędu, który teraz wytykam konkurentowi. Ta kampania na pewno zgoła jest inna, ponieważ nie ma tylu kontrowersji, nie ma uwłaszczenia na majątku gminnym, jak 4 lata temu w przypadku paru konkurentów. Cieszę się, że zaczyna się robić merytoryczna. Nie podoba mi się, powiedzmy, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to i na komentarz w kierunku konkurentów, ale chciałbym zrobić tutaj wycieczkę do obecnego burmistrza. Jeżeli ktoś pisze w programie wyborczym, że urząd dla obywatela, nie obywatel dla urzędu, burmistrz, który urzęduje już 8 lat, z czego 4 lata jest pierwszym burmistrzem tak zwanym, nie jest w stanie dogadać się ze współpracownikami, no to chyba jednak nie to miejsce. Kolejnym, a to już nie personalnie, tylko do większej ilości konkurentów, zarzutem uważam, że okłamywanie społeczeństwa, że w punktach programowych, że będę pozyskiwał środki unijne dla naszej gminy, też uważam za kłamstwo i wyprowadzanie społeczeństwa w błąd, ponieważ no, nie można obiecywać czegoś, co już jest na wyczerpaniu. No, są jeszcze chyba 2 programy otwarte, w których Olkusz niestety nie plasuje się, nie ma szans uzyskać środków pomocowych. Budżet europejski jest do końca 2013 roku. Kadencja jest 2011-2013, więc z której puli europejskie będą te pieniądze? Ja tego no, wiem, są dofinansowania rządowe, ale to już nie są środki europejskie. Także no, trochę bym chciał, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, bo każdy z nas może obiecywać, tak jak mnie, o. Przywołam. Pamiętacie Państwo, na początku kampanii wyborczej umieściłem w jednej z gazet olkuskich hasła dwupasmówka, odbuduje Rapsztyn i tak dalej. Konkurenci podchwycili, przypisali mi, że o, Piasny chce wybudować dwupasmówkę do Krakowa. To jest absolutną bzdurą, ponieważ ja tego nie mówię, że to jest mój program wyborczy, tylko że obiecywano wam różne historie, łącznie z połączeniem bezpośrednim do Moskwy. Także no, mamy 100 parę milionów budżet roczny i trzymajmy się tego budżetu i oferujmy na tych pieniądzach, a nie obiecujmy, nie róbmy ludziom wody z mózgu. Podzielisz taką refleksją, bo tak czytam sobie na stronie internetowej przeglądu polskiego pytania jakby skierowane do wszystkich kandydatów i czytam wypowiedzi kandydatów w różnych mediach. Generalnie te wypowiedzi skupiają się na tym, co kandydat obieca, że zrobi, czyli jakby na co wyda pieniądze. A proszę mi powiedzieć, gdyby Pan został burmistrzem, to na co Pan przestanie wydawać pieniądze? Dlaczego będzie Pan oszczędzał przy gospodarowaniu miastem i skąd pozyskiwał dochody do budżetu, skoro się kończył środki unijne? Nie na co więcej, tylko na co mniej. Ubolewam nad tym, że wszyscy wołamy do Unii, Unio daj. Jezus, jest nas 40 milionów niemal w Polsce. Rękawy do góry zakasać, wziąć się do roboty. Mamy na tyle swoich pieniędzy, przecież to 100 milionów, które mamy w budżecie, to są nasze pieniądze, to nie jest 100 milionów pochodzących z Unii Europejskiej. Można gospodarować, jest czym się dzielić. To nie jest kwestia cięć, kwestia racjonalizacji wydatków, bo uważam, że są segmenty budżetu, tak to nazwijmy, które trzeba zracjonalizować i gdzie trzeba rzeczywiście przyjrzeć się tym pieniądzom, jak te pieniądze dalej płyną. To jest, ja jako przedsiębiorca wiem, ile mogę wydać, żeby nie stracić płynności finansowej. Wiem, jakie mam możliwości kredytowania, żeby nie stracić płynności finansowej, żeby do mnie nie przyszedł komornik czy windykator i mnie zlicytowano. Odnoszę wrażenie, że w naszym olkuskim samorządzie od samego początku pieniądze państwowe nie mam żadnej odpowiedzialności, bo ja tylko rządzę 4 lata, po 4 latach no, nie mam odpowiedzialności żadnej. Nie, to są nasze. Mnie się podoba to, co jest w krajach, w starych demokracjach, u sąsiadów w Niemczech czy w Austrii. No może nie tak stary Austria, ale jednak demokracja komunalne znaczy nasze. Dbamy, bo nasze, a nie żyjemy z tego i ciągniemy, bo chcemy ustawić siebie, nasze rodziny. Nie, nie, nie.
spokojnie. Tam, gdzie biznes to jest biznes, a praca społeczna i mienie komunalne służy nam wszystkim. To jest śmieszne, że Olkusz, miasto 50-parotysięczne, nie ma krytej pływami z prawdziwego zdarzenia. A na obecnym basenie, że mamy płytki śliskie, gdzie można się połamać, nie mamy suszarki do włosów, żeby dzieciom, dziewczynkom wysuszyć włosy, mamy problem z wchodzeniem, nie wiem, jak na kolonii czują się ludzie, że gwizda ratownik, wszyscy z basenu wychodzą, bo się czas skończy. A dlaczego nie kupić pasków magnetycznych i zrobić systemu elektronicznego? Stać nas było na kilka milionów, wydajmy 50 tysięcy, zróbmy porządek. I tak powrócę do mojego pierwotnego pytania, bo nie do końca uzyskałem chyba temu odpowiedź. Racjonalizacja wydatków. Jakie Pana zdaniem działy wydatków budżetowych miasta i gminy powinny ulec takiej racjonalizacji, gdzie tych pieniążków po prostu powinno być na pewno działy mniej? Znaczy, może ja się dalej upieram przy swoim. Patrzmy, na co są wydawane. Budżet sportowy. 4 lata temu milion dwieście bodaj, czy milion złotych. Nie chciałbym, żeby się Państwo nie trzymali dokładnie za słowa, ale wiem, że jest teraz 3 czy 4-krotnie wyższy. I teraz jak są te środki wydawane? Chodniki. Kosmiczne pieniądze. Potrzebne wszystkim. Na jakiej podbudowie są robione? Na jakim piasku? Kosztują te same pieniądze. Wymagaj 20-centymetrowej podsypki. Racjonalizujmy koszty. Płaćmy więcej. Panie redaktorze, nie mogę się zgodzić w tym momencie. Pan mnie usłyszy ode mnie. Tu utnę milion złotych, tu utnę 2 miliony, a tu utnę 30 tysięcy. Nie. Projekt budżetu jest robiony przez obecnego burmistrza z panią skarbnik. Jeżeli wygram, przyjrzę się temu i jestem pewien, że jestem w stanie wygenerować oszczędności. Z takich bardzo prostych, dlaczego gmina na dzień dzisiejszy nie ma umowy podpisanej z Pocztą Polską na wysyłanie listów? To są setki listów dziennie. Dlaczego, jak wygląda sytuacja, jak wygląda gospodarka z telefonami, z wykonywaniem rozmów telefonicznych przez nasz samorząd, przez naszych urzędników? Nie ma. Pracujesz od 7 do 15, za to ci płacę. Ja jako obywatel i każdy z Państwa, który jest tu zameldowany. Nie ma takiej sytuacji, że ja zaszedłem do urzędu o 14:30 i pani powiedziała, że pan przyszedł za późno, ja pana nie obsłużę. A wyszedłem za 15:30, czyli zdążyłem, byłem w godzinach pracy. Pracujesz, masz godziwie zarobić, masz mieć system motywacyjny, ale oczekuję od ciebie pracy i poświęcenia dla urzędu. Nie ma tak, że ja po 8 godzinach pracy w urzędzie patrzę na zegarek, żeby jak najszybciej wyjść, bo ja mam prywatny biznes i muszę go dojrzeć. Nie. Albo tu, albo tu. Dajesz serce tu, albo tu. Nie dzielisz tego serca na pół. Przepraszam, jak pan będzie dzielił serce przedsiębiorca i burmistrz? Jak Państwo zapewne wiecie, bo Państwo redaktorzy wiecie o tym doskonale, że polityk w Polsce musi być całkowitym nieudacznikiem życiowym, nie może posiadać żadnego biznesu. Na dzień dzisiejszy wystąpiłem, właściwie to już mam interpretację z Izby Skarbowej z Katowic. Biznes przepisuję na żonę, a jak wiecie, prowadzę razem z bratem firmę rodzinną, także proszę się nie obawiać. I co jeszcze jest ważne, nasza firma nie czerpie korzyści z samorządu gminnego, nie mamy żadnych kontraktów z gminą, nie robimy żadnych pieniędzy z gminą. Aha, jeszcze tak, bo słyszałem znowu plotkę, że Piasny chce odrolnić 100 hektarów ziemi. Jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym ten wątek też podjąć i zakończyć. Uważam, że jest śmieszny i bzdurny, ponieważ jeżeli ktoś już tak bardzo chce Piasnego obgadać, to powinien zajrzeć, że jest dla Zimnodołu uchwalony plan przestrzenny 3 września wszedł w życie i Piasny ma na swojej ziemi grunty przekształcone pod farmę wiatrową, którą też Państwo pewnie słyszycie, że to jest projekt, który prowadzimy. Zadowolony jestem z tego projektu bardzo i chwalę się nim wszędzie, gdzie można. Projekt farmy wiatrowej, także sugestie, że mam odrolnić ziemię i zostać milionerem, przekształcić je, wybudować setki domków, no tak, pomiędzy wiatrakami. Tak, proszę Państwa, jeżeli tak kontynuujemy, podejmujemy ten wątek, tak, pomiędzy wiatrakami będę przekształcał grunty, no bo nie pozostaje nic innego, tylko po prostu tak skomentować te plotki. Jeszcze zastanawiam się, też akurat udzielił Pan odpowiedzi na łamach internetu. Tą sprawę, która tak ostatnio jakby poruszyła pana konkurentów i zobligowała do połączenia sił i wystosowania wspólnego listu. Chodzi mianowicie o tą reklamę pana wyborczą przed cmentarzem parafialnym w Olkuszu. Spotkał się pan z opiniami, nie wiem, sąsiadów, ludzi znajomych, że to tak do końca jest etyczne. Stosowanie się to znowu. To znaczy, gdyby moja reklama była umieszczona na bramie cmentarza, na samym cmentarzu, tak, uważam, że było przekroczona granica dobrego smaku. Jak Państwo czytaliście w moim ustosunkowaniu się do tego listu,
obecny burmistrz pan Dariusz Rzepka, druga tura 4 lata temu była bodaj 12 listopada. Całą okolicę, całą ulicę Powstańców niemal, i tam jest bodaj Kruszcowa, była ubrana w jego majona, tak to nazwałem dokładnie, w jego materiały reklamowe. Na dzień dzisiejszy pan burmistrz Rzepka jest i na ulicy Powstańców Śląskich, i na ulicy Jana Kantego, dwa potężne banery. Pan Jacek Osuch, plakaty na Powstańców Śląskich. Pan Czesław Żak był najbliżej nas wszystkich, ponieważ na drzewie najbliżej nas wszystkich, przy samym cmentarzu. Także wydaje mi się, że to był mało smaczny atak ze strony moich, no nie wiem, znaczy domyślam się, kto inspirował ten atak, ale to był mało smaczny atak ze strony moich konkurentów. Tym bardziej nie chciałbym się posługiwać tutaj moim wyznaniem i wiarą, ale no, czy było smaczne zbieranie podpisów poparcia dla jednego z kandydatów na prezydenta w samym kościele w tym roku i wywieszanie plakatów w samym kościele w Krużganku? Uważam, że to ludzie, jest przypowieść o belce, tak? Wokół. Także bądźmy, zachowajmy umiar. Jak Państwo zauważyliście, pewnie wczoraj umieściłem na blogu autorski pomysł kampanii wyborczej z przymrużeniem oka. Po prostu wyhamujmy, bo kampania wyborcza to jest 2-3 miesiące, no w tym przypadku nawet jeszcze 3 tygodnie. Później musimy żyć. Nie odwracajmy od siebie głów, apeluję do Was, nie odwracajmy do siebie głów po wyborach. Zachowajmy dobry smak i naprawdę walczmy o to, aby w Wolkuszu było lepiej, aby w Wolkuszu było więcej miejsc pracy, więcej miejsc budowlanych, basen kryty, nie wiem, aby żyło się lepiej tutaj, korzystając z hasła jednej z przewodnich sił narodu. To dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję również. Pierwsze koty za pultem.